Szanowni Państwo, w 2018 roku Grupa Tauron osiągnęła wyniki finansowe lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z planem. Utrzymaliśmy również stabilną sytuację finansową oraz wykorzystaliśmy potencjał do generowania przychodów i zysków. Korzystna sytuacja makroekonomiczna w połączeniu z konsekwentnie realizowaną strategią biznesową były istotnym wsparciem dla wypracowanych wyników finansowych. W ujęciu rocznym Grupa Tauron zwiększyła przychody ze sprzedaży o 4% do poziomu ponad 18 miliardów złotych. EBITDA wyniosła prawie 3 miliardy 400 milionów złotych. Warto podkreślić, że stabilny, regulowany segment dystrybucja odpowiada za wypracowanie 75% wyniku EBITDA Grupy Tauron. W 2018 roku ponieśliśmy znaczne nakłady inwestycyjne, przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury dystrybucyjnej i wytwórczej. Największy strumień środków finansowych w wysokości ponad 2 miliardów złotych przeznaczyliśmy na inwestycje w segmencie dystrybucja. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej. W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy ponad 1600 km istniejących i wybudowaliśmy ponad 2800 km nowych linii elektroenergetycznych. Zwiększeniu niezawodności naszej sieci sprzyja także prowadzone obecnie wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania majątkiem sieciowym. Systemu, który istotnie zwiększy poziom automatyzacji sieci. Z kolei inwestycje w segmencie wytwarzanie osiągnęły poziom niemal 1 300 milionów złotych i wiązały się przede wszystkim z realizacją naszego flagowego projektu, jakim jest budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Prace nad tym przedsięwzięciem są już zaawansowane w ponad 85%. Po przekazaniu inwestycji do eksploatacji, co nastąpi w czwartym kwartale tego roku, energia z bloku pokryje zapotrzebowanie 2,5 miliona gospodarstw domowych. Blok przyczyni się także do poprawy wyniku EBITDA z segmentu wytwarzania. Warto przypomnieć, że nowy blok będzie w pełni przystosowany do spełnienia wymagających norm z zakresu ochrony środowiska. Chciałbym również podkreślić, że w 2018 roku zbudowaliśmy platformę do dalszego rozwoju carsharingu pojazdów elektrycznych. Już dzisiaj lokalna społeczność ma możliwość wypożyczania samochodów elektrycznych i korzystania ze stacji ładowania. Warto nadmienić, że realizowany w Grupie Tauron program poprawy efektywności przyniósł w ostatnich 3 latach wzrost skumulowanej EBITDA o ponad 1 miliard złotych. Największy udział w osiągniętych wynikach miały segmenty dystrybucja i wytwarzanie. Oszczędności w wydatkach inwestycyjnych osiągnęły poziom ponad 650 milionów złotych, co było efektem zwiększenia dyscypliny kosztowej, bardziej efektywnego zarządzania majątkiem i optymalizacji procesów zakupowych. Odnosząc się do obszaru finansowania działalności, chciałbym przypomnieć, że w ostatnich latach Grupa Tauron skutecznie wdrażała inicjatywy mające na celu zapewnienie środków finansowych do realizacji programu inwestycyjnego. Warto zwrócić uwagę, że do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron przystąpił Polski Fundusz Rozwoju, który docelowo przeznaczy na projekt budowy bloku w Jaworznie do 880 milionów złotych. Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W grudniu podpisaliśmy z tą instytucją umowę kredytu o wartości 1 miliarda złotych. Ponadto zawarliśmy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki tym umowom pozyskaliśmy dodatkowe 750 milionów złotych finansowania hybrydowego. W wyniku podjętych przez nas działań na koniec 2018 roku dysponowaliśmy dostępem do środków finansowych na poziomie niemal 6 miliardów złotych. Szanowni Państwo,
Cieszę się, że rok 2018 zakończyliśmy na pozycji lidera na rynku polskim pod względem ilości klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej. Jesteśmy drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Spośród polskich grup energetycznych dysponujemy najbardziej kompleksową ofertą produktów i usług. Chciałbym również podkreślić, że Grupa Tauron z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy. W ramach tych aukcji zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z tych aukcji wyniosą w perspektywie 17 lat ponad 4 miliardy 800 milionów złotych. Szanowni Państwo, w Grupie Tauron trwają prace nad aktualizacją strategii, która będzie uwzględniać zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, w którym działa grupa. Naszym priorytetem, obok osiągania założonych celów biznesowych, pozostanie budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami oraz dostarczanie rozwiązań zaspokajających ich potrzeby. Będziemy również realizować projekty ukierunkowane na wzrost poziomu innowacyjności Grupy Tauron, aby budować naszą przewagę konkurencyjną na rynku energetycznym. Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem Grupy Tauron za 2018 rok oraz do kontaktu bezpośredniego z Zespołem Relacji Inwestorskich.